Panie marszałku, pani poseł, panowie posłowie, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko w sprawie druku 1845 w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Energetyki i Surowców Energetycznych. Tak się zastanawiam, czy czasami przy tej okazji nie należałoby tej komisji, mimo wniosku wnioskodawcy, posła Andrzeja Czerwińskiego o dopisek surowców energetycznych, nie należałoby rozszerzyć o ochronę środowiska. Nie, no bo jeżeli mówimy o czymś, co ma wpływ jedno na drugie, należałoby się zastanowić takim myślenia pana profesora Jędryska. Można byłoby powiedzieć, że byłoby to wskazane. Natomiast powiem tak, ta komisja powstaje z czynnej działalności bardzo aktywnej posła Czerwińskiego i pozostałych posłów, którzy bardzo chcieli to zrobić, ale muszę, bo wszyscy chwalą się, że myśmy chcieli zrobić, myśmy to próbowali zrobić. Dziś jesteśmy w trakcie realizowania tych wszystkich zamierzeń i planów i dobrze się dzieje, że to robimy. Niemniej jednak chcę wspomnieć, że w szóstej kadencji Waldemar Pawlak mówił o powołaniu Ministerstwa Energetyki, nie tylko samej komisji. I to jest taka prawda. Ale przekornie mówiąc, powiem tak, nie trzeba się sprzeciwiać temu, co może przynieść dobre efekty i może dać wspólne korzyści dla wszystkich. I tu się cieszę, bo jest, zdaje mi się, jednomyślność wszystkich posłów, którzy dziś występowali i będą występowali, że ta komisja powinna być powołana. Chyba efektem tego końcowym będzie jednak resort energetyki i być może trochę bardziej rozszerzony niż myślimy, ale cóż, nie wolno ograniczać tego, co dobre dla społeczeństwa. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem i utworzeniem Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i gratuluję wnioskodawcom. Dziękuję bardzo.